Zaczynamy naszą rozgrywkę. Zapraszamy kogoś do oglądania. Suka Studio Features Subcast, analista techniczny. I Mike, fiderista rosyjski, nie wiem. Oh yeah, rosyjska mafia forever. Polish mafia, the best mafia. Widzę, że mamy pauzę w grze, coś się stało. Fider nie chce powiedzieć, ale mamy przecieki, że Fider poszedł do kibla. Kupę. Dokładnie. Klasyczny Fider. Tak jest. Tą przerwę wasz wspaniały caster wykorzysta, żeby sprawdzić, czy stream działa. Zaraz wracam. Tak jest. Masz linka do niego? No, Fried Mike, Twitch TV. Już szukam. Będę reklamował. Fidera fit. O Boże. Dobra, testujemy, czy działa dźwięk. Odpaliłem, ale włączyła mi się jakaś reklama, więc... Okej, Fider już skończył. I zaczyna się, no zaczyna się, zaczyna się. Top ponownie na Templar Assassinie. Proszę Państwa, cóż za emocje. Wszyscy kochamy jego Templara. I Korean znów na Razorze. Cóż za emocje, cóż za wrażenia. The battle begins. Is missing. Mike i ustawienia w grze.
Jak Mike, czy jesteś już gotów? Bo ja już oczekuję pierwszego feeda ze strony naszego ulubionego Beach Doktora. Oh yeah, to lubię. Właśnie zdałem sobie sprawę, że ostatnie 2 minuty miałem zmutowany mikrofon. Brawo, brawo, Mike. Myślałem, że domyślisz się po tym, że już 3 razy pytam, czy jesteś. No patrz, ja w sumie myślałem, że ty, nie wiem, słuchasz mojego... Słuchasz na tu... O, był, nie był... O, to był Emis. Myślałem, że po prostu słuchasz Kasta albo coś i nie słuchasz na Mamlu. Cholera wie. Ciekawy top lane, ciekawy top lane. Lula ma przesranę. Ledwo co się może do creepów zbliżyć. Niestety. A last hity, Razor, o, Korean Letters i Top prowadzam na czarcie last hitów. Viper 3, Bristle 4, Luna 5. Fidel Castle tak na razie bez żadnych last hitów, podejrzany. Podejrzany, jeszcze nie skradł nikomu. O, to może być ryzykowne. O, a jednak Bristle fiduje Bristle? To wygląda na fit. O, niestety. Rodzina Tudorów świętuje. To jest mecz na szczycie, proszę Państwa. To jest pierwszy i drugi zespół ligi. Tu ważą się być może losy całego sezonu. Przyszłe 2 pierwsze drużyny TI-10. TI-10 i także 11. Dobrze wiemy, że jak Feeder wespnie się na szczyt, to już go nie opuści. Tak jest, dokładnie. Udowodnił to właśnie po tym, jak zapauzował grę na 10 minut pod pretekstem wyjścia do kibla. Supporty grają bardzo pasywnie ze strony Radiant. Zastanawiam się, czemu nie chcą bardziej ofensywnie ustawione, żeby szybko zapowolnić Lunę. Któż to wie? To jest pytanie. Któż to wie? Topca faktycznie... Słucham ciebie. Widzimy bardzo duży impas póki co na topce. Dokładnie. A co topów, o co o topach mowa? Top radzi sobie świetnie na Radiancie. Gra przeciwko Viperowi, a tu ma przewagę w last hitach. Podejrzane. Manfight, to jest to lubię. I... Yes. Wow, rekt. I jebnął. Takie życie jest. Ryzykanta. Prawdziwy kaskader z tego topa. To jest właśnie to. A tymczasem Luna zapierdoliła znowu Bristlebacka. O, Feeder... Feeder widzę, że był defensywny maledikt. To lubię. To są niekonwencjonalne ruchy tego gracza. To jest właśnie to, czego oczekujesz po swoim supporcie. Kreatywność. Tak jest. Jak już umarłeś. To jest to. właśnie. Feeder niebezpiecznie. O, Feeder nie, czemu? Oj, niestety. Ciekawe czemu. Nie respektowali siły Earthshakera. No cóż, jak widać, cała nadzieja w topie nam idzie. Tak jest, top na midzie, niekonwencjonalny. Dokładnie. Feeder już wraca, czekamy na Feedera i jakąś jego nową zagrywkę. Sprawdźmy. Kto nadchodzi? Już słyszę dźwięk Skrillexa w tle? To będzie akcja godna YouTube'a. Tak jest. Pull, który prawie by nie wyszedł. Prawie. No. No niestety. O, range clip, to jest to, to było planowane, my to wszyscy wiemy. Tak jest. Niby trochę podwierzę, ale jednak nie wierzę. Jak spójrzmy na bota. Tide Hunter, last hitów 3. O, Razor 24, o, Korean Letters. To jest klasowy zawodnik. Może być kill na bocie, Yes. Brawo. Jednak face buty się opłaciły.
Oho, i tutaj znowu top na midzie szaleje. No, 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 DD, to umie wykorzystać to na ten zawodnik. To jest potęga. To jest typowa sytuacja, no. W sumie Viper powiedziałbym, że jeśli chodzi o same piki, ma sporą przewagę. Oczywiście, to tylko świadczy o klasie tego zawodnika, jakim jest top. Że potrafi tak stłamsić swojego kontra. Top przyzwyczaił nas już do tych emocji. Dokładnie. 14 last hitów zarówno u Topa, jak i u Korean Letters. To jest 14 deny, proszę tak, pana. Tak. Ci zawodnicy przyzwyczajają nas do tego, że są skupieni w każdej milisekundzie. Otóż to. Nie ma prawa się pomylić, grając zbyt wielką stawkę. Fidel Castro, Basilius, to lubię. Bazyleusz. Tymczasem dosyć ciekawe zagranie na midzie. Widzimy tutaj defensywnego warda ze strony Vipera z centry. Czy może przygotowanie pod jakiś gang? Któż to wie? Tak jest. Boom! To lubię. A gra wygląda teraz dosyć statycznie. Już zarówno na bocie Radiantów, jak na midzie pokazali ci zawodnicy swój ogromny potencjał. To jest prawda. Myślę, o, nie. Luna! A, przeżyje. Coś czuję, że to będzie... Coś czuję, że to jednak... O nie! Maledict! Tak! O nie, wylałem sobie coś? O nie, nie. Wow! Nie, chyba, że łzy. I top znów masakruje młodego Vipera. Emocje sięgają z Zenitu. Zauważmy, że dopiero dobiega końca 8 minuta, już 10 kili na mapie, 10 kili. O, tutaj widzimy, będzie nieciekawie, Earthshaker zachodzi Fidera. Satania! O, Fider zginął, to jest podejrzane, to mu się nie zdarza. Chyba tak jakby nie wręcz sfidował. Oj, Brisel, już myślałem, że to będzie outplay. O, top! Top zgankował Tidehuntera. O, ten zawodnik jest na stanie jeszcze czymś zaskoczyć, na pewno. Top. Już na Vipera. Wow. Ta moc, ta potęga. Zobacz, rekt. Różnicy. Top snowball. Top po prostu. To jest klasa sama w sobie. Wydaje mi się, że ten zawodnik wygrywa mecze. Otóż to, on poniesie tą grę. Mimo, że top był po prostu zjebany, to mid... To top pracuje. Dokładnie. To jest takie na przekór. I wieża jeszcze zaraz pójdzie. O, widzimy Tidehunter. Czy to są 4 staki na Ancientach? A, to wygląda albo na 3. Trudno powiedzieć. Ale jest w środku Ward Templarki. Templarka nadchodzi. Ale już czeka ale na F-Shaker. Jest zasadzka. Rekt. Rektati? A nie. Ten damage! To jest. O, Alt Templarki. Jeszcze zgarnął killa. Tymczasem Korean Letters nadchodzi, żeby wyczyścić sytuację. Powiedzmy sobie szczerze, to jest masakracja. Co tu się dzieje, kurwa? I nikogo nie atakuje. Może jakiś... To wydawało... to był dla... jak oni byli... Jak Viper wszedł do Peter Roshana, to Korean go z zewnątrz nie widział, a kiedy Korean wchodził, to on wyszedł z niego, więc się odwróciło. Cwane. Viper pokazał klasę, to nie jest jednak w ciemię bity zawodnik. To są właśnie te zagrywki. Dokładnie, to jest grane na najwyższym poziomie, proszę państwa. Tutaj widzimy lekki dive na topie. Ciekaw jestem, czy pójdą za mną. Oj, być może tak, Ward... Bristle wychodzi. Ale to chyba jest głównie po to, żeby ich stłamsić, żeby zdobyli wieżę. Ale wieża jest prawie w zasięgu denia, prawie. Ojej. Katapulta. Mamy teleport. No. O, i nadchodzi top! Ale również vibe. Ten damage! Tak jest. Czego nie idą na topa? A tymczasem Bristle sfidował. Biegną za Fiderem! Nie, Fider! O, to priority kill! Oni wiedzą, do czego zdolny jest Fider.
Wiedzą, że następna okazja do filmu może nie przydarzyć się przez następne minuty. To jest prawda. Ale my wszyscy wiemy, że Fider w końcu w pewnym momencie skusi się, żeby pójść do dżungli przeciwnika sam. I zginie. Tak jak ma to w zwyczaju. Widzimy Tidehunter, 10 HP, ocalony. Ravage wciąż stoi, niezużyty. Jest. To jest to. No, póki co rating ci dadzą sobie o wiele lepiej. No, top ich niesie, bo jak sobie spojrzysz na KDA, to tobie jest najwyżej, potem sami Dyer. No. Ale spójrz na last hity. Kerry Luna i Kerry Templar. Uuu, na bocie Coordinators. Oj, rekt. Do widzenia. Rektati. Uuu, od razu smoke, to było ryzykowne, tuż pod... Tuż pod creepami. Tak. Korean Letters to zapewne widział. Korean Letters, czy jak tam? Korean Letters, kurwa, liter. Tak koci jest. Liter. Ale to feeder przecież, to mamy feedera na bocie. Farma mu się należy. To jest coś, że będzie szybki Aghanim. Patrolujący wieże. Top, nie. Nadchodzi, szuka. O, Hunt, Oj. Nie trafił może... Fisherem. Oj, rekt. To się źle skończyło na topa. Jednak top się musi nauczyć, że on jednak wysolować 5 nie jest w stanie. Przyzwyczajony do niezniszczalności. Dokładnie. Bristleback stłamszony równo. Stacy 0 do 5. Satania, to nie jest jego dzień. Nie. Oj, na midzie akcja. Viper tak, może speedować to. Satania już biegnie. Ale też tepka. Airshakera. Zobaczmy. Fisher, taktyczny Fisher. Dobry Fisher może... No to Hazard czy Majkanka. Ta Iluna trochę spóźniona. A nie. To po prostu maner w dżungli. O, tylko farmi. Czy dobrze widzenie ma im... podejrzane. Luna nie zdominowała creepa, żeby stakować enchanty. To jest low skill zagranie, panowie. To... Znaczy... Wygląda na to, że enchanty są przeznaczone w tej grze dla Tide'a. Mimo wszystko, mogliby stakować tym creepem. Nawet dla Tide'a. Mogli. Niestety tego nie robią. To jest takie... nieznaczne przeoczenie. Chociaż zauważ, że Tide właściwie jest w pobliżu przy każdej... To jest prawda. On się po prostu nie rusza z tego bota. To jest klasyczna farma do 50 minuty, a potem wyskoczy z blinkiem. I refresher. Żeby tylko. No widzimy mnogość wardów na mapie, aż miło się to ogląda. Ho, ho, ho. No nie udało się zestakować enchantów, bo tam za gęsto. O, top znowu wychodzi. O, to jest ryzykowne, Viper, poleci alt. I poleciał alt. Fider, to jest Fider. Potęga! To był taki high level zagranie. No, OMG. Top goni. Super swap. Nie wyszło niestety. Top, to jest po prostu dominacja. Zwróćmy uwagę, że ten alt Airshakera to było takie paniczne zagranie. Dokładnie, to nic. Czysta panika. Czysta panika. Coś czuję, że Tier 2 niedługo postoi na tym świecie. Obstawiam jeszcze 3 sekundy. Raz, 2, 3. Koniec, o Venomancer, profesjonalny laskier. Poczyna moje swarmy, wszyscy wiemy. Veno. Dominują. Satania i jej 6 level. Naprawdę? Widać top dominuje całą resztę. 14 level, cała reszta. 6, 8, 7, 8, 10. Powiem tak, patrząc na levele w drużynie Radiant, chyba wiemy, kto wygrywa. Chyba tak. Groźba Ravage'a aż ten stoi. Blink na Tide'zie. To będzie wielki item. To może być to comeback. Może coś zmienić. Dokładnie. To przykuje jakiś backstab. Prawie. Wardy wszędzie. Trapy.
O! Brawo, jest! Ten damage! Ale teraz wchodzi... O nie, o Fisher, piękny Fisher. Zobaczmy, tam był Alt Veno, także to może się źle skończyć, ale dodaję. Tak, tutaj ogromne niezdecydowanie, czy pociągnąć tą walkę, czy to jest, jednak... O, buyback, to może być ryzykowne, to może być bardzo ryzykowne. To była ogromna strata kasy. Oj, tak. Teraz muszą być jakieś kille. I są, i są... O, prawie żuk. I pierwszy kill. Jest, brawo. Satania. Respawn trwał raptem 15 sekund. Oh well. Aj, prawie. Myślę, że to jest taka nowa strategia oszczędzania na buybackach. Yes. Ten zawodnik jest w stanie umrzeć i znaleźć się na drugim końcu mapy w przeciągu 10 sekund. To jest prawda, zawsze po prostu trzeba być na niskim levelu. Mobilność. New meta. Yeah. No i Rosz już oddany Radiantom. Top. No popatrzmy, jest 17 minuta i 16 level topa. To jest to. Level Spadek? Na minutę, to jest podejrzane. Nie sądzę. Do tego iluzja w rękach tego MVP, można powiedzieć, turnieju. MVP. Albo jak niektórzy mówią, TOP. Yeah. Bardzo lubię te humorystyczne komentarze. Dokładnie. Szaranowicz style. Yes. Mike Hordecki na drugiej imię Karol. Peter tam jak zwykle pomaga przy last hitach. Oczywiście, to jego zadanie. A ma już 13 last hitów. To jest... jednym z przodujących supportów. Dokładnie, jest wysoko w tej skali. 12 deny. Kto założy się ze mną, że Feeder będzie teraz polował na last hita wieży, a nie na pomoc kolego. To jest to... O, Mac? Nie, to jest Mac na Razorze. A, Feeder robi Aghanima, oczywiście. Feeder? A, low skill. Jednak last hita zgarnął drugi carry. Dokładnie, ale ten słabszy carry, to nie jest Feeder pozycja numer jeden. Powiedzmy sobie szczerze, top jest dominatorem, jeśli chodzi o middle game, ale Feeder pokaże jeszcze robi. Dokładnie. O, Didi stoi nieruszony. No, top już. Leci. To jest niesamowita wizja, po prostu człowiek z wizją. Zauważmy teraz, top. Nie ma tutaj żadnych wardów, który... Ten damage. Piękne, prawie. Boom. Nie, to może być śmierć topa. O. Top, nie. Dokładnie, uratował topa. To jest... To był misplay. O, Ravage na jednego bohatera, ale on ma Aegisa. Opłaciło się, ale jeszcze Feeder. Oj. Wench. Zauważ, co leci za Viperem. Ach, niestety, pocisk. Ale z tego może być push, nie ma żadnych altów wielkich. Wszystko zużyte. Niestety. Ale z drugiej strony, Veno jest daleko. Razor poluje na wieżę. Tak, to będzie wieża do Korean Letters. Dokładnie. Tutaj się szykuje się Aghanim. Tutaj siła ich pusha zwiększy się. Dokładnie. I boom, last hit. To jest to. Dyer's bottom tower has fallen. Satania nadrabia, ma już prawie taki level jak Feeder. To dużo świadczy o nim. Wciąż ósmy, oh my god. No, niestety. Nie, szczerze mówiąc, ja nie wiem, co robi gracz w tym meczu, bo nie widziałem go w żadnym ważniejszym teamfightzie i tak naprawdę biega po mapie i nie ma leveli. Niestety, 0-5 na starcie mu nie pomogło w tej grze. Tak. Powiedzmy sobie szczerze, to nie jest okoliczność sprzyjająca. Oj nie, gang, top gang. Niestety, nie są w stanie. Ten blink koło topa. Czy top miał na sobie Invisa? Jest, runka Invis.
Właśnie, właśnie. Coś mnie to zaszokowało. Coś, byli zbyt pasywni, kiedy dlatego u nich 17 levelowe carry. Zwłaszcza, gdy Tide bliknął się dosłownie krew. Pewnie Top się musiał czuć nieswojo, kiedy to zobaczył. Ale zachował zimną krew. Nie było żadnego alta. Altito. No, Viper już ma swojego Viper Strike'a. Powiedzmy sobie szczerze, no drużyna Mrocznych jest teraz jak pomidor w zupie ogórkowej. Śmierdzi i zupełnie nie pasuje. To jest doskonałe porównanie, sam chciałem to powiedzieć. O tak. To jest to. No, w sumie czekamy, co zrobi Team Radiant. To był... Okej. Okay. Myślę, że to... Team Radiant poczeka, aż to wygra. Ale w sumie im dłużej to idzie, tym bardziej się Radiant są w stanie sfarmić. Co jak co, ale Luna jest dobrym graczem, dobrą postacią late game. Więc... Chyba, że no nie ma farmy. Nie mogą sobie na zbyt wiele pozwolić. Co mnie dziwi, to porównanie farmy z killami, bo... Zauważ, że Mroczni mają więcej killi. I patrząc na ten mecz, kompletnie bym tego nie stwierdził. No, jak widać, tutaj głównymi prowodorami tego feedu jest, są towarzysze Satania i Fider Castro. Cóż, czegoż innego się można było spodziewać? Fider skorumpował już część swojej drużyny. Niestety. O, to może być pushowy item, który pozwoli pushować. Jest to BKB. Yeah. Przypomnijmy, BKB zostanie znerfowane w przyszłym patchu. Już nie będzie można go rebuyować i odświeżać sobie długości. Niestety. Smog poszedł. To może. No oni. Oni muszą szukać czegoś dla siebie, no powiedzmy sobie. Dokładnie. Szczerze, ale Templar, rekt. Ta reakcja. Było blisko. Tu brakowało jakiegoś blinka albo swapa. Tak, właśnie Tide'a brakowało. Albo Airshakera, który blinka nie ma, niestety. Aż Tide nie ma żadnego niczego, co by było takie instant cast, taka niestety. No Alt nie jest instant cast, on leci. Te macki. Top znowu i gra z losem. No, Mroczni snują się teraz jak smród po przysłowiowych gaciach. Dokładnie, farmy zero. Zero, farma. Właściwie to, mam wrażenie, że gania się teraz całą drużyną Mrocznych, to już bardziej przypomina jakieś wyścigi, aniżeli Dotę. W sumie tak, o, mają runkę hejsta. W sumie dziwne, że nic z tym nie robią. Taka jest. Ja bym na ich miejscu po prostu sforsował jakąś sytuację. Wiadomo, to jest ryzykowne, ale mają taką przewagę, że czemu nie? Czyli powiedzmy sobie szczerze, gracze Radiant są rozbici właściwie po całej mapie i... Yes. Być może są po prostu przyfarmić itemy i po prostu tak się spaść, że nie będą się mówić. Ale właśnie nawiązuje do tego, co mówiłeś wcześniej, no gank jest tutaj konieczny po prostu. Bez dobrego ganka, szczególnie na topie, to już jest właściwie koniec. Dokładnie. To jest faktycznie. To jest prawda, Templar ma dzisiaj ogromne szczęście do hejsta. Drobny banter. Niestety. Droczy się. To jest takie właśnie droczynio. Nie no, po prostu jeśli tak to dalej pójdzie, to są właściwie bez szans. Razer regularnie czyści własną dżunglę, także... Farming efficiency, jest zachowane. Być może czekałem na jakiś kolejny duży item. O, to... BKB na Razera. Gank, small gank. Na dżunglę, Korian teraz przewidział sytuację i poszedł gdzie indziej.
Oj, chyba, wydaje mi się, że go znajdą. Jak chcesz, to znajdziesz. I boom, o, to było... Korian nie jest na tyle mobilny, żeby uciekł. Ale mamy tepkę. Nadchodzą, top, top, Break, top. Tatum. O, zużyli swoje alty już. A, top dostał. Dupa. No, to jest właśnie to, czego szukali. Ale Feeder, o, proszę państwa. Alfa Airshakera. To lubię. Uuu, martwi. Satania sfidował jak zwykle. Niestety. Top! Ależ genialne zagranie z drzew. Ale teraz może przypłacić to życiem. I pełen team wipe... Team wipe będzie? Uuu, rekt! Rekt! Sytuacja się odwróciła. Czy jeszcze pociśnie Azteka? Proszę państwa. A. Coś pięknego. Tu już czekamy, czekamy już tylko na teleporty. Tak jest. Satania. Czy to będzie... A, Jukt! O, Viper sam się ujawnił. O, nie wiem, czy to było dobre rozwiązanie. To było słabe. Top nadchodzi z Blinkiem. Do widzenia. Boom. To było po prostu jak plaskart sprzedany ośmiolatkowi. Oj, dokładnie. Dokładnie. Widzimy, że Brisel już nie ma złudzeń, poszedł w utility itemy, Heaven's yes. Halber. O, to może top, się przydać. Top Desolator. On teraz po prostu zrektował cały team, sam. Sam dla siebie. Sam sobą. Drugi level. To jest delikatne upokorzenie, proszę państwa. Upodlili. Czekam na GG Easy. Easy katka. Easy katka. Z tym Aegisem to chyba będzie... GG. Yes. Tak jest. O, Brisel robi feed użyteczny. Standard. Czy to nie jest jakaś nowa odsłona Mister Przyprawy? O, you close the hell. What the hell? No, to były te właśnie oskarżenia o to, że Top zhakował runy. Te ciągłe hejsty. Niestety. Zastanawiające, zero pusha. Mają Aegisa, mają alty. Team Dire nie ma niczego, a tu zero pusha. Może to jest właśnie nowa strategia. Coś czuję, że ta gra jest zbyt pasywna, ale cóż, może mają plan. Zobaczmy, Rush na Veno może teraz dostać naprawdę bęcki. RSVP! A, dostał w dupę. I swap. Superino, ale nadchodzi top! To będzie rekt! To będzie rekt! O, rektaty! Oja. Za dużo ludzi, za dużo ludzi. Wymijającego plaskacza. O, Veno ginie. No, Veno jest już martwy 20 sekund. O! I to po prostu pastwi się nad przeciwnikami. Unstoppable. Only mystery is how you lasted so long. Radiant's top tower. Czuję krew. Ten słodko-gorzki smak krwi. Radiant's top tower is under attack. Przepraszam za chwilowe problemy techniczne. Tak, to niestety czasem bywa. Nie można temu zaradzić. Nic nie można zrobić. Dokładnie. No myślę, że Top jest zdecydowanie najlepszym templarem w swoim powiecie. Dokładnie. A może nawet w województwie. Może nawet w województwie. Trudno powiedzieć. Skąd jest Top? Z jakiego kraju? Któż wie, może ze Śląska. Może ze Śląska. A może nawet z województwa świętokrzyskiego. O, tutaj... Akcja. Oj, BKB! Do widzenia. I Feeder, o Boże. Niepokojące jest to, że nawet Feeder znajduje dla siebie fragi w tym meczu. Bo to jest gracz światowej klasy. Mało kto o tym tak sądzi, ale my wiemy, że to jest prawda.
I nadchodzi ultra push. No, tak to zresztą wyglądało, patrząc po tym, jak wszyscy tepnęli się na Nidę. Jak widać, feeder casta przyszło, coś się naszego casta. Podejrzane, gdyż nadeszło GG. I jakie tak, wrażenia nasz... O, mamy od razu wywiad z czołowym zawodnikiem gry. Feeder Castro. Bez ciebie nie byłoby stanie, to zwycięstwo nie byłoby możliwe. Jak dokonałeś tego cudu? Po prostu wygrałem ten mecz. To jest to. Czy chcesz kogoś pozdrowić? Tak, chciałbym pozdrowić Agatę, która na pewno to ogląda. Tak, bo ją zaprosiłem. Ależ oczywiście. Agatę chciałbym pozdrowić również Topa, który tego nie ogląda. Kto wie? Nie wiemy tego, nie wiemy. Top, przestań fitować. To była taka easy katka dla niego, że może ogląda sobie film na drugim ekranie. Dokładnie tak było. Jeszcze zdążyłem maila napisać do Pompona. Wszystko jest w porządku. Standardowo, jeszcze pewnie SMS-y do trzech dziewczyn, jakbym grzeb do tej. Oczywiście. Siedem śmierci, siedem SMS-ów. Sześć śmierci, sześć SMS-ów, panowie. Opłaciło się. Dokładnie. No tym cóż. Pozytywnym akcentem zakończymy ten cast. Dziękuję bardzo. Dokładnie. I do widzenia. Do widzenia. Na razie, cześć.